No dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Wojtek i witam was w kolejnym odcinku z... No właśnie, z życia YouTubera. I słuchajcie, dzisiaj ja w ogóle bardzo się cieszę i wszystkim wam dziękuję za mnóstwo komentarzy. Będzie tematu na parę odcinków, to na pewno. I moi drodzy, dzisiaj zajmiemy się czymś chyba takim najważniejszym, czyli początkami, załamywaniami i innymi tego typu rzeczami. Więc dzisiaj nie skupimy się na sprawach technicznych, bardziej na takich do ogarnięcia. Więc moi drodzy, zaczniemy od samego początku. Jak zacząć, jak to wszystko działa, jak to wszystko wyglądało na moim przykładzie. Ja nie będę ukrywać, że zacząłem dosyć dawno, dawno temu, bo w 2012 roku bodajże założyłem kanał. Wtedy też weszły pierwsze filmy i to był chyba film Strajna, jeśli się nie mylę. I słuchajcie, uwierzcie mi, że wtedy YouTube wyglądał zupełnie, zupełnie inaczej. To nie wyglądało tak jak teraz, gdzie nie przychodzą powiadomienia, gdzie nie działa to, gdzie nie działa tamto, gdzie liczą się teraz tylko wyświetlenia, łapki, komentarze, subskrypcje, wszystko. To było raczej na takiej zasadzie, że po prostu ludzie wrzucali filmiki, dzielili się z innymi, ktoś to znalazł, ktoś to podlajkował i to wszystko było widać. Więc to też nie jest tak, jak to wygląda teraz. Teraz co prawda YouTube bardzo pomaga najmniejszym kanałom wystartować, zwiększając ich zasięgi, natomiast te kanały, które są od dłuższego czasu, mają już swój content, no muszą o to walczyć i tutaj nie będę ukrywać, że to jest chyba największy minus obecnego YouTube'a, że no niestety, ale liczą się łapki, właśnie komentarze, im większa aktywność pod filmem, im więcej razy on jest udostępniony, dodany do playlist, skomentowany, obejrzany od deski do deski, tym bardziej ten film idzie dalej. Więc o tym musicie pamiętać. Ja wiem, że w przypadku kanałów gamingowych to jest bardzo trudne do zrealizowania, bo niestety czasem nie zawsze da się obejrzeć cały film. Ale to jest ta rzecz, o której powtarzam zawsze, więc na to zwróćcie uwagę. Kolejną sprawą jest sam początek, założenie. Założenie nic was nie kosztuje, to jest po prostu posiadanie konta Google'a, otwarcie kanału pod jakąś nazwą i tutaj z nazwą bywa różnie. Trzeba sobie wymyśleć albo swoją ksywkę, przezwisko i tak dalej, albo wymyślić jakąś zupełnie nazwę uzależnioną od tego, na czym i jak będziecie prowadzić kanał. U mnie wyszło to Gamerspace i to wyszło bardzo dawno i ja przyznam wam się szczerze, że może już gdzieś tam powiedzmy jestem rozpoznawalny pod tym nickiem, ale przyznam wam się szczerze, że dużo razy zastanawiałem się nad zmianą na przykład na Wojtusialkę albo nie wiem, coś innego, ale bardziej chyba Wojtusialkę mi wpadło, bo taki mam mojego Instagrama, na którego teraz was zapraszam, a jeżeli też nie widzieliście wcześniejszego odcinka, to tutaj wam się gdzieś wyświetli, więc możecie iść zobaczyć. Od razu też wam przypominam, że możecie tutaj też pisać pytania, ja postaram się to wszystko zrobić. No ale nieważne, wiecie, początki bywają zawsze trudne. Tutaj myślę, że nie będę się też dużo rozwodził nad tworzeniem całego kanału. To przyjdzie z innym filmem, czyli wymyślanie serii, montaż, nagrywania, grafiki i tak dalej. Dzisiaj skupimy się na rzeczach czysto teoretycznych. Więc tak jak już mówiłem, założenie kanału nic nie kosztuje, trzeba sobie tylko wymyślić nazwę, skupić się na jednej konkretnej rzeczy. Czy będą to let's play'e, czy będą to live'y. Nie wiem, czy będą to inne rzeczy, na przykład vlogi, czy jakieś filmiki, nie wiem, z zniszczenia czegoś albo unpackingu, unboxingu właściwie, cokolwiek. Więc tutaj na tym musicie się mniej więcej jakoś skupić, wymyślić coś chwytliwego, no i po prostu rozpocząć. Od razu wam mówię, że jeżeli chodzi o zarabianie nowych kanałów, bo tutaj to też jest taki jeden z główniejszych tematów, na początku jest bardzo trudno, dlatego że to trzeba osiągnąć pewien próg. Bodajże trzeba chyba mieć 1000 subskrypcji i teraz nie jestem w stanie wam powiedzieć dokładnie, ale chyba 60 tysięcy łącznego czasu oglądania w ciągu miesiąca, więc to też nie jest dużo. Mój kanał generuje około 1,5 do 2 milionów łącznego czasu oglądania, czyli tego, ile czasu poświęcacie na oglądanie filmiki, więc to jest w ogóle zawrotna liczba. Ale fajnie, fajnie, ja się z tego oczywiście cieszę. Natomiast kwestia też jest sieci partnerskiej, czy chcecie do niej iść, czy nie, ale to też jest temat na inny film. Więc słuchajcie, jak już macie kanał, no to skupiacie się na jednym i tym konkretnym. Ale przychodzą momenty, w których macie totalne załamanie, bo nikt tego nie ogląda, komentarze są totalnie z dupy. Z reguły są to hejty, nie wiem, macie problemy tu i tu. I teraz tak, jak sobie z tym radzić? Przede wszystkim ja nauczyłem się i przyznam wam się szczerze, że kiedyś na to bardzo też uwagę zwracałem. Był pewien taki okres, w którym, kurde, patrzę, nie wiem, film nie wbił 1000 wyświetleń w ciągu dnia, mówię, dobra, weźcie, nie będę tego nagrywać, w ogóle mam to w dupie. Nie. Teraz mam stwierdzenie, że co będzie, to będzie. Ja nie będę ukrywać, że jestem też kanałem stricte gamingowym, więc u mnie let's play trwa pół godziny. Nie robię tak, jak co po niektórzy. I to przyznam wam się szczerze, że mi się bardzo nie podoba i nie lubię, jeżeli ktoś nazywa się let's playerem,
a jego filmy są pocięte jak szer szwajcarski i są mnóstwo zbliżeń. To już bardziej podchodzi pod rozgrywkę, pod jakieś klipy, coś w tym stylu. To nie jest dla mnie. Może, wiecie, jestem stara szkoła, 2012, gdzie wszyscy wrzucali let's play'e, ja, Magda, CTSG, Rock i w ogóle wszyscy. Bo to jest jednak ta taka starsza gwardia, która gdzieś tam jest. No ja nie będę ukrywać, że przez te 7 lat, czy tam 7 w sumie, no 7, osiągnąłem ten wynik, który zrobiłem. Miałem mnóstwo problemów, ale tak jak mówię, jak sobie z nimi radzę? Przede wszystkim najważniejsze to jest traktować YouTube'a jako zabawę. Czasem ona idzie, czasem ona nie idzie, ale nie ma absolutnie sensu się tym przejmować. Także ja na przykład, wiecie, nie płaczę z powodu tego, że nie wiem, na mój kanał w ciągu miesiąca przyszło 100 osób, a na przykład czasami zdarza się tak, że następne miesiące przyjdzie 2000 osób. Więc to jest takie, wiecie, to jest gaming, to są let's play'e i to wiadomo, że to jednym się spodoba, jednym się nie spodoba, sprzedaje się to dobrze albo nie, więc to też nie jest tak do końca. Najważniejsze to jest nie przejmować się tym, tak samo hejtem. Ja, słuchajcie, osoby, które mnie hejtują, szczerze powiedziawszy, wychodzę z takiego założenia. Po pierwsze, mnie nie znają osobiście, więc czasami też jest tak, że po prostu wchodzą, coś napiszą i wychodzą. I ja nie będę ukrywać, że takie komentarze blokuję na kanale. W sensie jest taka opcja, żeby ukryć komentarze od użytkownika i ten użytkownik dostaje taką blokadę, może sobie pisać, oglądać wszystko, ale nikt z tego nie będzie widzieć, co napiszesz w przyszłości. Więc to też jest takie fajne... Wiecie, fajne założenie, że można kogoś tam, niech se pisze, myśli, że jest ok, a i tak nikt tego nie widzi. I dużo jest, naprawdę dużo jest takich osób, ale tak jak mówię, najważniejsze to jest to, żeby się tego nie bać i nie robić z tego jakiejś wielkiej zadymy i afery, że nie wiem, nagle macie powiedzmy, nie wiem, 2000 subskrypcji, ktoś wam pod każdym filmem pisze, że jesteś debilem takim, 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 dobra, wezmę, nagram film. Przede wszystkim najważniejsza zasada odnośnie YouTube'a, nigdy nie wypowiadać się i nie bawić się w żadne dramy. Czasem jest bardzo trudno, bo czasem nerwy ponoszą i tak dalej, ale trzeba nad tym panować i naprawdę do ostatniej chwili trzymać gdzieś to i nie dać się zwariować po prostu. I taka jest też kolejna zasada. Nie zwariować się na YouTubie. Nie patrzeć totalnie na statystyki, moim zdaniem. Owszem, czasami przyjdzie taki moment, gdzie YouTube będzie wam dawać tyle, no nie będę ukrywać, będzie wam dawać, słuchajcie, tyle pieniędzy, że będziecie w stanie z tego wyżyć. Tak jak w moim wypadku Maćka, Magdy czy innych, ale to też nie jest powód do tego, żeby wariować. Ja tutaj też nie będę ukrywać, że YouTube nie jest jedynym źródłem dochodu. To nie jest tak, że my zarabiamy tylko na YouTubie. Dochodzi jeszcze Twitch, dochodzą jeszcze inne kontrakty z firmami innymi, na przykład G2A, czy chociażby donaty od was, czy wsparcie kanału. Także to też nie jest tak do końca, więc wiecie, YouTube i wszystko tak na dobrą sprawę ma swoje lepsze i gorsze strony. Najważniejsze to jest, tak jak już mówiłem, to, żeby się tym nie przejmować, nie skupiać się na tym pełnym sobą, że Boże, jest taki problem, bo to będzie narastać, narastać, narastać i w pewnym momencie będzie dupa, bo już będziecie po prostu w takiej kropce, że będziecie chcieli zamykać kanał i tak dalej, co też u mnie było wiele razy i o tym doskonale wiecie, ale na szczęście w porę gdzieś tam się obudziłem. Potem nie będę ukrywać też, że poznałem Maćka, więc YouTube'owanie się zmieniło bardzo. Potem doszedł Tomek i to też tak jakoś podbudowało po prostu człowieka, więc przyznam wam się szczerze i będę z wami w 100% szczery, że nawet w relacjach YouTube'owych pomiędzy mną, Maćkiem, Magdą czy Tomkiem czasami nie jest kolorowo, bo czasami to właśnie wszystko narasta, narasta, narasta i z reguły się o coś pokłócimy, jest koniec, katastrofa i kaplica. Ale staramy się i tak jednego drugiego pocieszać i budować w drugim sobie coś takiego, żeby się tym nie przejmować, naprawdę, żeby się tym nie przejmować. I mam wielką nadzieję, że w końcu do tego dojdzie w niektórych wypadkach. Także trzeba się tym bawić, przede wszystkim bawić, bo dla mnie YouTube jest zabawą. To owszem, jest po części praca, bo zajmuje to naprawdę dużo czasu. Ale gdzieś tam z drugiej strony czuję dalej, że to jest zabawa, bo mnie to bawi. Ja się cieszę, że mogę usiąść, nagrać jakąś grę, pogadać sobie czasami pierdoły totalne. Wy to obejrzycie i wszyscy są szczęśliwi. Potem dostaję fajny komentarz albo zdjęcia, że na przykład oglądacie rodziną albo coś w tym stylu. Więc tutaj mówię, są plusy i minusy. Jeżeli na przykład chcecie naprawdę zająć się tym na zasadzie, że nie wiem, założycie nawet na to firmę i chcecie się skupić na przykład na unboxingach, no to wtedy pracy jest... Uwierzcie mi, że dużo więcej. Takim przykładem chyba najlepszym jest
Nie będę ukrywać. Zwykły gameplay zajmuje mi zmontowanie tego około 10 minut, 15. Poprawy, niepoprawy, cięcia, niecięcia. Nagrywanie to wiadomo, tyle ile trwa film. Czasami są, trzeba powtórzyć jakieś nagranie, więc mniej więcej wyprodukowanie dla Was jednego filmu, łącznie z renderem, to jest około 2 godzin. Więc to jest jednak trochę pracy. O wrzucaniu już nie mówię, bo z reguły to się wrzuca, ja sobie robię coś innego, gram czy coś w tym stylu, więc to wiecie, działa jak działa. Natomiast powiem Wam szczerze, że wyprodukowanie filmu, który jest na przykład promocją, reklamą jakiegoś produktu, tak jak na przykład mojego monitora od Samsunga, który tutaj dostałem i właśnie musiałem zrobić 2 filmy, no to już pamiętam, że 8 godzin chyba poświęciłem na nagrywanie, bo to trzeba różne sceny, potem trzeba to zmontować, więc to nie jest tak hop-siup kolorowo, jak Wam się wydaje, że Wy sobie usiądziecie, powiecie, nagracie, jest koniec. Nie, czasami ja lubię się pobawić montażem, jakimiś innymi rzeczami. Niestety na razie nie dysponuję lepszym aparatem, tylko moim starym Nikonem, który już ma chyba, żeby Was nie skłamać, 4 lata, więc jakościowo to trochę czasami dupy nie urywa, ale staram się jak tylko mogę. Słuchajcie, no dzisiaj, tak jak mówię, jeszcze jedna rzecz, będziemy się spotykać, słuchajcie, z reguły w weekend, bo w czwartek ja się w tygodniu nie wyrobię i to jest też kolejna rzecz. Pamiętajcie o tym, że my jesteśmy ludźmi i ja czasem mam tak, że potrafię wstać normalnie, znaczy normalnie jak na mnie, czyli godzina 11, 12, no taki mam tryb, bo pracuję w domu i to jest moje źródło utrzymania, to co widzicie teraz. Więc ja czasem do wieczora mam zajęcie, muszę posprzątać, ugotować, pójść na zakupy, wszystko, więc to nie jest absolutnie tak, że my, wiecie, sramy czasem i mamy czas na wszystko. Czasem po prostu go nie znajdujemy na nic, nawet żeby coś obejrzeć, bo jest na przykład dzień nagrań, gdzie wszyscy akurat 4 osoby mogą, więc my wtedy wykorzystujemy to jak możemy, więc czasami siadamy o 21, siedzimy do 1, 2 w nocy, żeby coś nagrać. Więc to, musicie o tym pamiętać, że to też nie jest na takiej zasadzie. Aczkolwiek ja nadal twierdzę i wychodzę z założenia, że ja to traktuję jako zabawę. Nie skupiam się już na tym, na takiej zasadzie właśnie jak kiedyś, że się wkurzałem strasznie i tak dalej, bo to nie o to chodzi. To ma być przyjemność dla mnie i dla Was, a nie ja będę, wiecie, nabuzowany grać w Spyro. No już sobie to wyobrażam, jak kurde nie wezmę diamencika i zaraz polecą, no, ja piję do jej te sprawy, nie? No, także to tak działa. Także moi drodzy, dzisiaj powiedziałem Wam troszeczkę o początkach. Ja tutaj też nie będę się, wiecie, tak rozwijać na takiej zasadzie, że nie wiem, jeden film, 20 minut będę Wam mówić o tym, jak stworzyć kanał. Nie, każdy jest inny, to Wy musicie zdecydować, w jaką stronę pójdziecie, jak to zrobić. Nie będę Wam też mówić tutaj zbytnio o rzeczach takich technicznych, YouTube'owych, chociaż na pewno wspomnę o tytułach, o opisach, o tagach, ale nie będę się w to jakoś zagłębiać, bo to też nie o to chodzi. Ja też jestem osobą, która stara się nakierować, ale najlepiej jak nauczycie się na własnych błędach, czy na własnych doświadczeniach, czy ewentualnie gdzieś poczytacie, tak jak ja, bo to jest, uwierzcie mi, najłatwiejsza forma nauki. Przynajmniej dla mnie. Właśnie wytłumaczenie, ale też nie do końca, żeby ktoś mógł sobie odkryć jakieś nowe rzeczy, wtedy uwierzcie mi, że uczycie się dużo lepiej. Więc słuchajcie, najważniejsza podstawowa zasada. Hejtem się nie przejmować, mieć go w dupie głęboko, blokować takie osoby, czy chociażby je ukrywać na kanale. Druga rzecz, nie przejmować się za żadne skarby statystykami, chyba że dojdzie do takiej sytuacji, jak na przykład doszłaby u mnie, że nagle mój kanał nie zarabia, że coś się stało na YouTubie i jest dupa, bo nie ukrywajmy, i ja nie będę tego ukrywać, że to jest moje źródło utrzymania, więc jeżeli automatycznie tracę źródło utrzymania, muszę szukać alternatywy, żeby wyżyć. Tak to działa. Co prawda mieszkam z rodzicami, ale dokładam się do rachunków, kupuję czasami jakieś rzeczy, też na swoje jakieś tam wydatki mam, raty kredytu i wiecie, i to też nie jest takie hop-siup kolorowe, jakby się Wam wszystkim wydawało, że YouTuberzy śpią na pieniądzach. Owszem, są tacy, którzy śpią, ale głównie nie z YouTube'a, tylko z umów influencerskich. Jak na przykład jakieś promowanie czegoś i tak dalej, ale to są kwestie pieniężne, może w następnym filmie. Więc moi drodzy, no nie przejmować się statystykami, nie przejmować się hejtem, stworzyć kanał dlatego, że chcecie to zrobić i chcecie się pobawić tym. Ja z mojego własnego założenia to tam też było bardzo dużo takich, czy od razu się nastawiłem na zarobek? Nie, ja się tym po prostu chciałem pobawić, ale to urosło do tego, co urosło, więc jest jak jest. Nie będę ukrywać też, że dosyć dużo czasu już jestem na YouTubie i YouTube mnie zaczyna trochę powoli przerażać czasami w tym, co robi, jak właśnie coś nie działa i tak dalej, ale mówię, trochę się tym przejmuję, ale też nie do końca jakoś bardzo, bo doświadczeniem przez te 7 lat
i nie tylko mnie pewnie, bo wielu starszych YouTuberów nauczyło tego, że YouTube ma po prostu swój okres i czasem działa lepiej, czasem działa gorzej, czasem są lepsze statystyki, czasem gorsze, z zarobkami jest dokładnie tak samo. Więc najważniejsze to jest po prostu to nie przejmować się i robić to, co się lubi, bo ja to robię dlatego, bo to lubię, a nie dlatego, że widzę w tym dolarki. Dobra, wiem, słuchajcie, że było mnóstwo przeróżnych pytań. Ja przypominam wam, że to nie jest Q&A, w którym ja odpowiadam na pytania, czy nagram coś z Magdą, tylko po prostu chcę wam przybliżyć to, co robię, czyli bycie YouTuberem. Ja myślę, że w następnym odcinku za tydzień skupimy się na zarobkach. Troszeczkę wam powiem o tym, jak to działa, ile mniej więcej mam. Nie powiem wam dokładnie, bo nie mogę. Ale ile mniej więcej, to wam powiem. No i powiem wam też odnośnie kontraktów i innych tego typu rzeczy, które w trakcie bycia na YouTubie się po prostu dostaje. Bo czasami oferty są spoko, ale z reguły tak na dobrą sprawę jest to barter. Barter to jest po prostu wymiana produktów za usługę, czyli na przykład dostaję klawiaturę w zamian za nagranie filmiku i używanie tego później. Także to tak działa, ale to myślę, że będzie temat na następny film. Jeżeli słuchajcie, macie jakiekolwiek pytania więcej, piszcie śmiało w komentarzu. Ja postaram się, mówię, możemy się tak umówić, że w następnym odcinku będzie sprawa umów, sieci partnerskich i tak dalej. I tak myślę, że będziemy to robić, więc jeżeli macie jakieś konkretne pytania, to piszcie śmiało. Ja dodatkowo nie będę też tutaj wybierać komentarzy, bo bardzo często się powtarzają, a nie chcę, żeby potem ktoś się czuł na zasadzie takiej, że wziąłeś tego, bo miał więcej lajków, tak? Wiecie, o co chodzi. Więc no, ale najważniejsza rzecz na byciu YouTuberem, nie przejmować się, bo to jest zabawa. No, w przypadku gamingowych kanałów. No i mówię, nie będę ukrywać, więc jeżeli chcecie zacząć bycie gamingiem, to szczerze powiedziawszy, może być ciężko, bo rynek polski jest bardzo przesycony w gaming, więc no cóż, tutaj wam nic, niczym więcej nie pomogę. Ale najważniejsza zasada, bawić się tym, nie przejmować aż nad to, bo to jest tylko zabawa. Do pewnego momentu oczywiście, bo potem przechodzi to w pracę, ale pracą też można się bawić, pamiętajcie o tym. Dobra, moi drodzy, ja wam życzę miłej niedzieli, słyszymy się za tydzień w kolejnym odcinku, w którym pogadamy sobie odnośnie zarobków, umów i wszystkich innych tego typu rzeczy. Jeżeli macie pytania do tego odcinka odnośnie tych tematów, które wam powiedziałem w dzisiejszym, zadajcie pytanie, postaram się odpowiedzieć w komentarzu. Także co? Niestety YouTube woła o zasięgi, więc oglądajcie, zostawcie mnóstwo łapek w górę, komentarzy i tak dalej. Rzućcie też filmy do znajomych, może będą chcieli się czegoś dowiedzieć. A my słyszymy się za tydzień. Także dziękuję wam za uwagę. Cześć. Pa, pa.